Cześć, witam Was w kolejnej analizie projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Uniwersa. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Projekt Uniwersa, czyli kolejna wersja blockchainu, tym razem charakteryzująca się według zapewnień ich twórców wysoką skalowalnością oraz wydajnością. Wydajność ta tutaj jest osiągana po prostu poprzez sidechainy, tutaj zwane C-chainami. I tak naprawdę w kilku prostych słowach mówiąc, wygląda to w ten sposób, że część operacji jest przerzucana właśnie na te sidechainy, a następnie rezultat, czyli po prostu hash, jest przekazywany do głównego łańcucha i w ten sposób jest osiągana wysoka wartość przetwarzanych transakcji. Także przyjrzyjmy się, co tutaj Uniwersa reprezentuje sobą pod względem właśnie prowadzonych prac projektowych. Oczywiście nie jest to pełen przegląd projektu, nie jest to analiza fundamentalna tego projektu. Do podobnych analiz również zachęcam we własnym zakresie. Jeśli chodzi o tutaj portal CoinPaprika, zakładka Code Progress, wykres pokazuje aktywność w tym projekcie. Jest to projekt z trochę dalszej listy CoinMarketCapu. Także zaraz dokładnie przyjrzyjmy się po stronie GitHuba, co ciekawego można o tym projekcie powiedzieć. Jeśli chodzi o widok organizacji na GitHubie, organizacja również Uniwersa. Mamy tutaj do przeglądu i do wglądu 9 repozytoriów, czyli stosunkowo niedużo jak na tego typu projekt. Niemniej jednak widać, że w kilku czołowych, w czterech głównych repozytoriach ta aktywność jak najbardziej w tym projekcie występuje. Omówimy sobie może na początek noda tworzącego cały protokół, a następnie jeszcze rzucimy oko na bibliotekę właśnie w JavaScriptie i przyjrzymy się jej adopcji na portalu NPM. Jeśli chodzi o główny projekt Uniwersa, czyli projekt, w którym tutaj jest zastosowane dosyć ciekawe i moim zdaniem niewygodne podejście do prowadzenia właśnie projektu programistycznego, z tego względu, że tutaj mamy tak naprawdę wszystko. Mamy core protokołu, mamy kod źródłowy noda, także cała infrastruktura jest zamknięta w jednym repozytorium, stąd taka nieduża ilość 9 repozytoriów w całej organizacji. Tak naprawdę bodajże wszystkie projekty, które do tej pory omówiłem na kanale, miały prowadzone swoje repozytoria w ten sposób, że jedno repozytorium odpowiadało jednej konkretnej funkcji całego protokołu, czy to właśnie był node, czy inne elementy całej infrastruktury. Tutaj mamy to wszystko w jednym repozytorium. No, z jednej strony będzie to wyglądało na duże zaangażowanie w jednym projekcie, a z drugiej strony uważam, że prowadzenie tak dużego i dosyć skomplikowanego, trzeba przyznać, projektu w oparciu o jedno repozytorium na pewno nie jest wygodne dla całego zespołu. Ale taki był wybór tutaj osób odpowiedzialnych za prowadzenie tego projektu. Jeśli sobie z tym radzą, to znaczy, że dobrze dla siebie postąpili. Jeśli chodzi o branche, to mamy obecnie 8 otwartych. Tylko jeden branch główny jest aktywny, pozostałe są nieaktualne. Są to branche oznaczone jako stay, czyli branche, na których nie było aktywności w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Także widzimy, że tak naprawdę wszystko jest wrzucane do głównego brancha. Z tego powodu też raczej nie powinniśmy zobaczyć tam w tym projekcie żadnych pull requestów. Jeśli chodzi o issue, to również widać, że w tym projekcie nie są one prowadzone. Mamy 3, które już są kilkuletnie, tak naprawdę nic się z nimi nie dzieje. Dlatego oceniam, że po prostu kod jest prowadzony na zasadzie dołączania kolejnych commitów do głównej gałęzi kodu, czyli do gałęzi master. Jeśli chodzi o technologię, w którym ten projekt jest tworzony, to jest to język Java, czyli jeden z najpopularniejszych języków programowania w obecnych czasach. Wybór myślę, że dosyć rozsądny, na pewno nie powinno być problemów, jeśli chodzi o pozyskanie osób do tworzenia kodu tego projektu. Zakładka Projects niestety jest tutaj pusta. Jeśli chodzi o wiki, to jest tylko informacja z linkiem do właśnie Knowledge Base, do bazy wiedzy
na stronie tego projektu. Może tutaj przejdziemy od razu, gdyż uważam, że ta baza wiedzy dla tego projektu jest dosyć uboga. Tak naprawdę mamy tutaj link do tylko kilku artykułów. Mamy tu różnego rodzaju słowniki. Myślę, że powinno być to trochę bardziej rozbudowane i jeśli ten projekt w przyszłości ma coś z sobą reprezentować, to na pewno coś tutaj powinno być więcej w tym zakresie, tym bardziej, że również możemy tutaj tworzyć umowy. Projekt ten jest nastawiony na tworzenie tokenów, które mają po prostu być cyfrowym odpowiednikiem takich rzeczy jak na przykład bilety, jakieś karty wstępu, czy też karty partnerskie, różnego rodzaju paszporty, kluby członkowskie. Także tutaj ten projekt również jest ukierunkowany na tego typu działalność i z tego powodu uważam, że dokumentacja powinna być zdecydowanie bardziej obszerna i pokrywać te tematy. Wracając do GitHuba, zakładka Security. Tutaj niestety również nie doszukałem się żadnej informacji o prowadzonym bądź nie programie Bug Bounty. Nie ma również informacji o tym, gdzie należałoby zgłaszać potencjalne podatności wykryte przez członków społeczności zajmujących się tego typu działalnością. A zakładka Insights, widok z ostatniego miesiąca. Tutaj oczywiście nie widzimy żadnej aktywności ze strony pull requestów ani issue. Tak jak powiedziałem, brak aktywności ze strony pull requestów wynika z tego, że nie są tworzone żadne dodatkowe branche. Issue również nie są prowadzone w zespole. Prace programistów odbywają się na zasadzie po prostu dodawania kolejnych zmian w kodzie poprzez komity do głównego repozytorium, do głównej gałęzi kodu oznaczonej jako master. Niestety liczba aktywnych programistów również nie robi wrażenia, są tylko 4 osoby. Idąc dalej, mamy tutaj do dyspozycji jeszcze Medium, czyli platformę blogową, na której widać, że tutaj aktywność w obszarach związanych z tym projektem również jest. Mam informacje również o prowadzonych spotkaniach typu question and answer właśnie z założycielem tego projektu, także jak najbardziej myślę, że na tego typu rzeczy należy zwracać uwagę. Tutaj teraz widoczny na ekranie portal, gdzie możemy, tak jak wcześniej wspomniałem, tworzyć właśnie tokeny będące cyfrowym odpowiednikiem różnego rodzaju właśnie kart czy punktów członkowskich ze świata rzeczywistego, jakieś kontrakty notarialne i tego typu rzeczy. Także widać, że tutaj już coś można, że tak powiem, kolokwialnie poklikać i potestować. Także jak najbardziej to jest na plus, ponieważ osoby inwestujące w ten projekt, kupujące tokeny tego projektu, mają od razu możliwość sprawdzenia, że tak naprawdę już coś w tym projekcie się dzieje i nie potrzeba specjalnej wiedzy technologicznej, aby przetestować, co ten projekt już w sobie ma zaimplementowane. Ostatnia sprawa, którą poruszę w kontekście tego projektu, to oczywiście portal NPM. Mamy tutaj bibliotekę w języku JavaScript, którą pokazałem wcześniej na GitHubie. Biblioteka ta właśnie umożliwia z poziomu języka JavaScript, z poziomu języka funkcjonującego po stronie klienta, właśnie na tworzenie operacji, tworzenie smart kontraktów w oparciu o infrastrukturę projektu Uniwersa. Jeśli chodzi o adopcję, to tutaj przypominam i zwracam uwagę, że możemy to śledzić właśnie miarą tygodniowych pobrań tego projektu. Widzimy, że dosyć niedawno, pod koniec listopada, mieliśmy tutaj spory pik. Niemniej jednak myślę, że wartości odpowiadające ilością pobrań tej biblioteki jeszcze nie powinny na nikomu robić wrażenia, gdyż są to trochę nieduże, według mnie przynajmniej, ilości, jeśli chodzi o projekty umieszczone na portalu NPM, które korzystają z tej biblioteki, to na ten moment jest to jedynie jeden projekt. Także osoby zainteresowane tym projektem, chcące śledzić, jak w rzeczywistości wygląda adopcja tego projektu, również polecam Wam zaglądanie na ten portal, gdzie tutaj widzimy i mamy informacje o projektach zależnych od tego projektu i o cotygodniowej adopcji w zakresie pobrań biblioteki przez programistów w celu wytworzenia własnych rozwiązań na tej platformie. Jeśli chodzi o projekt Uniwersa, to w tym odcinku to już wszystko.
projekt swoją innowacyjność po prostu ubrał w rozwiązanie sidechainów, na których odbywają się, na których działa logika bardziej skomplikowanych operacji. Następnie hash potwierdzający wykonanie tego jest przenoszony na główny łańcuch, stąd ta deklarowana właśnie wysoka wydajność tego protokołu. Zachęcam do zadawania pytań pod tym filmem w sekcji komentarzy. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.